Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie pokażemy Wam top 10 najlepszych basenów w Polsce. Ranking oparliśmy na naszych doznaniach spływania na tych basenach. Zapraszamy do oglądania. 10. lokatę zajmuje basen Mosir Oświęcim. Kompleks składa się z 8-torowej pływalni olimpijskiej, 25-metrowego basenu rozgrzewkowego, dwóch zjeżdżalni i kilku jacuzzi. Dużym minusem tego obiektu są trybuny, gdzie miejsca jest tak mało, że zazwyczaj nie starczy nawet dla zawodników startujących w zawodach. Jednak wychowały się tu gwiazdy polskiego pływania, takie jak Paweł Korzeniowski czy Wojciech Wojdak. 9. miejsce przypisujemy Aquapark Dębica. Jest to już wiekowy co prawda kompleks, ale dalej spełnia swoją rolę. Podobnie jak w Oświęcimiu, basen olimpijski jest 8-torowy. Trybuny również nie są zbyt duże, jednak mimo wszystko jest tu sporo miejsca. Znajduje się tu również drugi 25-metrowy basen i pokaźnych rozmiarów aquapark z dwoma zjeżdżalniami. 8. lokatę zajęła olsztyńska Aquasfera. Jest to pierwszy na tej liście basen, gdzie trybuny są naprawdę sporych rozmiarów. 10-torowy basen olimpijski jest naprawdę bardzo przyjemny w pływaniu. Kompleks składa się dodatkowo z małego aquaparku z dwoma zjeżdżalniami, 25-metrowego basenu rekreacyjnego i siłowni. Na 7. miejscu znajduje się pływalnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest to ciekawie wykonany kompleks z 10-torowym basenem olimpijskim i to wyższącą mu 25, która znajduje się pod podnoszoną trybuną. Mimo tej dokładnej trybuny, miejsc dalej jest dość mało, przez co panuje tu wszechogólny ścisk. Jednak na uwagę zasługuje reszta kompleksu, czyli ścianka spinaczkowa, sala gimnastyczna, siłownia i kręgielnia. 6. miejsce należy do pływalni Rawszczyzna. Jest to już 15-letni, bo oddany w 2004 roku basen. Mimo tego, przestrzeń na tym basenie jest bardzo duża. Widownia mieści aż 1500 osób. Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu z zimowych mistrzostw Polski juniorów, które odbywały się właśnie na tym basenie. By dokładnie poznać ten basen, wystarczy kliknąć w link pojawiający się na ekranie. Na 5. miejscu szczecińska Atlantic Arena. Jest to basen, na którym w 2011 roku odbyły się Mistrzostwa Europy w pływaniu. Jest to bardzo fajny basen z widownią na 1760 osób. Pokazał, że w Polsce również możemy organizować wielkie imprezy pływackie. Na 4. miejscu Termy Maltańskie w Poznaniu. Jest to kompleks z największą widownią w Polsce. Są tu bowiem aż 4000 miejsc. Dodatkowo znajdują się tu wieże do skoków do wody i cały kompleks term. Jest to zdecydowanie jeden z najlepszych obiektów w kraju. Jedynym minusem jest organizacja przejść pomiędzy trybunami a Niecką, przez co poznański basen znalazł się poza najlepszą trójką. Na 3. pozycji znajduje się wrocławski basen Orbita. Jest to wybudowany w 2017 roku kompleks, na który składają się aż 3 baseny 50-metrowe, z czego jeden w hali. Latem do dyspozycji mamy 4 zjeżdżalnie na dworzu. Jedynym minusem są nie największe trybuny, mimo tego basen dalej robi wrażenie i zdecydowanie zasługuje na miejsce na podium. 2. miejsce zajmuje Aqua Lublin. Jest to ogromny kompleks basenów. Składa się z basenu olimpijskiego, basenu rozgrzewkowego, aquaparku i siłowni. Trybuna mieści 2100 osób. Ciekawym aspektem jest szyba przy wejściu, przez którą widać pływające na basenie olimpijskim osoby. Jest bardzo dobrze zaprojektowany i aż miło się tu spędza czas. Najlepszym basenem według nas jest Łódzka Zatoka Sportu. Oddany w 2017 roku kompleks sportowy składa się z basenu olimpijskiego z trybuną dla 1700 osób. Basenu do skoków do wody z ruchomym dnem, które opuszcza się do 5 metrów i podnosi do poziomu Niecki. Basenu z gąbkami, jacuzzi, siłowni, sali gimnastycznej z trybuną, Muzeum Sportu, kurtu do Bambingtona i jednej z największych w Polsce ścianek wspinaczkowych. Pomimo kiepskiego wyglądu z zewnątrz, to co oferuje w środku nie równa się z żadnym basenem w naszym kraju i dlatego jest to najlepszy według nas basen w Polsce. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to zachęcamy do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, by nie przegapić naszych nowych filmów. Jeśli nie widziałeś poprzednich, to zachęcamy do obejrzenia.